Powitać z przyzwoitości księdza biskupa Mariana Buczka. W setną rocznicę narodzin dla nieba świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w katedrze lwowskiej miała miejsce prezentacja książki poświęconej życiu i działalności świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Monografia na 513 stron pod tytułem Arystokrata Ducha, święty arcybiskup Józef Bilczewski została wydana przez profesora, doktora habilitowanego księdza Józefa Włóczańskiego. Prezentowano życiorys Bilczewskiego w katedrze lwowskiej 19 marca. Prezentowana publikacja zawiera kilkadziesiąt relacji bezpośrednich świadków jego życia. Wyłania się z nich człowiek o bogatej i zarazem dojrzałej osobowości, wrażliwy na los najniższych warstw społecznych, duchowny, dbający o poprawne relacje z kościołami innych obrządków katolickich na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej Polski, mąż stanu, pielęgnujący i realizujący marzenia o niepodległej ojczyźnie po okresie zaboru, realizator idei właściwie odczytanych znaków czasu. W latach z 1900 po 1923 Józef Bilczewski pełnił obowiązki metropolity lwowskiego. Pod jego rządami lokalny kościół przeżył głęboką metamorfozę religijną i społeczną. To właśnie on zainicjował na szeroką skalę akcję budowy świątyń. Właśnie przy Bilczewskim powstało 328 nowych kościołów i kaplic. To właśnie arcybiskup Józef Bilczewski erygował ponad 20 parafii oraz 96 filii parafialnych. Był on animatorem kultu Eucharystii, Najświętszej Maryi Panny i Świętych. Troszczył się także o rozwój instytucji społeczno-religijnych. Legitymował się głębokim patriotyzmem, pracowitością i tolerancją. Zmarł Józef Bilczewski 20 marca 1923 roku we Lwowie. Beatyfikowany został przez świętego Jana Pawła II w 2001 roku, a 4 lata później Stolica Apostolska kanonizowała arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego.